Cześć Magpa, ja jestem Kokolino i witam was w kolejniczku na moim kanale. Ale po pierwsze zostawcie taki czerwony guziczek, subskrybuj o tam na dole, gdzieś lecimy po 11 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam tylko 120 subskrypcji, mamy 11 tysięcy subskrypcji na kanale, więc byłoby mega, ale to mega fajnie, więc serio zostawcie suba oraz łapę w górę, żeby trafić do jak największej ilości osób. To możecie zostawić komentarz tam na dole. I co, no, zapraszam was do oglądania, ale serio, jeszcze możecie udostępnić ten odcinek każdemu znajomemu, też może wpadnie, zostawi suba oraz łapę w górę, to może jeszcze w tym tygodniu dobijemy 11 tysięcy subskrypcji. Dzisiaj jest wtorek i ci wam jeszcze ogłoszę fajną niespodziankę, jeżeli dobijemy 11 tysięcy subskrypcji w tym tygodniu, gdyż jest to możliwe, dlatego tak sobie pomyślałem, że może zrobię jakąś nagrodę czy coś. Dobra. Dużo osób pyta na streamie, jak szybko zarobić, jak szybko zdobyć jakąś gotówkę w GTA. Siema, jestem początkujący w GTA, jak mogę szybko zarobić. Dzisiaj wam pokażę, zaprezentuję kilka sposobów na szybkie zarabianie, jak połączyć na przykład kilka biznesów, jak coś zrobić, jak coś wyrobić, jak coś po prostu zarobić w GTA Online. A więc zacznę do oglądania. Po pierwsze, dużo osób pyta na przykład, czy warto kupić bunkier. Tak, bunkier najbardziej warto kupić, a jeszcze tak PS, live'y są codziennie o godzinie 20, więc wpadajcie na kanał, na ten kanał i live'y są codziennie o godzinie 20, więc możecie zostawić suba oraz łapę w górę z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić. Dobra, nieważne. Dużo osób pyta się, czy warto kupić bunkier. Tak, bunkier najbardziej opłaca się kupić, gdyż bunkier można fajnie łączyć. Ja akurat osobiście robię tak, że na przykład właśnie logujemy się teraz do prezesa, bo do klubu motocyklowego, zależy co kto ma. Chcemy wejść, mamy tutaj takie coś jak odnów zasoby i mamy tutaj tak, sprzedaj towar, mogę na przykład za 400 tysięcy sprzedać już towar prawie. Możemy ukraść zasoby, jeżeli mamy jakiś tam czas. Lepiej opłaca się kraść zasoby, gdyż po prostu mniej trochę na tym tracimy, a więcej zyskujemy. Ale ja kupuję zazwyczaj zasoby i po prostu, no jakby to wam powiedzieć, no nie chcę mi się ich kraść. Jeżeli już kupiliśmy zasoby, to udajemy się do biura. A biuro, no to chyba każdy wie gdzie jest, no to zależy kto ma gdzie biuro. A jeżeli nie masz biura, to po prostu porób sobie trochę bunkra i inne takie i po prostu sobie kup biuro. Tak, to jest pierwszy taki lifehack. Nie, to nie lifehack z TikToka, spokojnie. To jest taki pierwszy sposób na zarobek, czyli po prostu biuro plus bunkier równa się jakieś tam, nie wiem, w godzinę tam, nie wiem, może jakieś 600, 700, 900 tysięcy w godzinę, więc to jest spora suma, chociaż to musicie tu naprawdę sporo pracować i nie możecie mieć lenia, więc to akurat patent nie jest dla mnie, bo ja jestem patentowanym leniem. Ja po prostu sobie wykorzystuję bunkier, całkowicie inny patent niż on teraz tu pokazuje, ale patent, który ja osobiście wykorzystuję, to zaraz wam go pokażę, gdyż on jest po prostu najlepszy z najlepszych, ale to naprawdę najlepszy patent na zarobek w GTA 5 Online w 2020 roku, który po prostu no jest ciężki, bo ceny w GTA poszły w górę. Tak, za tego motorka, co teraz lecę, płacę chyba 5 albo 6 milionów, więc to jest masakra. No, ale to jest, opresor to jest najbardziej przydatny, najlepszy pojazd w całej grze, więc no. A więc będąc już w biurze, to po prostu sobie, o tutaj, wchodzimy do komputerka, ja jestem zalogowany jako chyba prezydent klubu, tak, jestem zalogowany jako prezydent klubu, no więc muszę się przelogować. Teraz już, jeżeli w bunkrze nam się już robią zasoby, ja kupiłem, więc jeszcze mi się nie robią, gdyż muszę jeszcze poczekać na dostawę tych zasobów. Ale wy, jeżeli już ukradliście, macie full pasy zasobów, no to po prostu lecicie sobie szybko do biura. Logujemy się jako security serf, bo niestety na prezydencie nie możemy być, więc tu już nam się potrzeba z biura. Jeżeli macie biuro, to i macie security serf. Dobra, jeżeli jesteśmy już w biurze, to po prostu logujemy się o tutaj do komputerka. I mamy takie coś jak import-export. Tak, jeżeli... Dobra, pierwszy raz korzystam z import-export na tym koncie, więc sorry, będzie jakaś mała kascenka. Tutaj mamy takie coś jak mapa magazynów i inne takie, no kupujemy sobie import-export, no to chyba każdy wie jak się kupuje import-export i wie jak to działa. Jeżeli nam się robią zasoby w bunkrze, to przez ten czas kradniemy pojazdy i kradniemy pojazdy. Jakieś, nie wiem, czy jakieś pół godziny, jakąś godzinę możemy po prostu wpaść do bunkra i odnowić te zasoby jeszcze raz, kupić jeszcze raz te zasoby, ponownie kupić, żeby je uzupełnić i dalej kradniemy na potęgę pojazdy z import-export. Możecie sprzedawać sami, albo po prostu możecie zaprosić sobie kilku znajomych do pomocy w sprzedaży. Ja osobiście preferuję robić to samemu, bo po prostu jest na spokojnie i nigdy się człowiek nie boi, że o Jezu, debil mi to zniszczy czy coś.
Nie, spokojnie. Ja po prostu osobiście preferuję robić samemu zasoby, gdyż to się bardziej opłaca i jeszcze preferuję samemu sprzedawać import export. Ja w ogóle jestem takim osobnikiem, że ja po prostu wszystko robię, ja wolę robić sam, bo po prostu zrobię to lepiej niż po prostu się wkurzać na kogoś. Kto tak ma, to napiszcie w komentarzu, że czy też wolicie robić samemu, czy po prostu potrzebujecie zawsze pomocy. Ja preferuję robić wszystko, ale to wszystko samemu, gdyż po prostu zawsze wiem, że będzie szybciej i lepiej zrobione. Dobra, teraz sobie zamawiamy jakiś, nie wiem, Buzarda, Savage'a, nie wiem, po prostu zamawiamy sobie jakiś helikopter, pojazd i teraz wam po prostu pokażę drugi, nie zamawiajcie, spoko, ja po prostu tak sobie to powiedziałem. Teraz po prostu przejdźmy już do drugiego patentu, który ja osobiście stosuję, który jest najlepszy, to najlepszy z najlepszych patentów na kasę. Po prostu ten patent rozwali wam system, możecie na nim zarobić do 3-4 milionów w godzinę, coś takiego, więc po prostu to jest ładna suma. Więc szybkie cięci, zaraz się widzimy. Dobra, jak jesteśmy już tutaj w drugim patencie, to powiem wam tak. Bunker też tu wam się przyda, oraz przyda wam się salon gier. To może być najtańszy z najtańszych, chociaż nie kupujcie najtańszego salonu gier. Nigdy, przenigdy nie kupujcie salonu gier w Paleto Bay. Najlepiej kupić najtańszy w mieście, który się znajduje, o, w sumie wam mogę pokazać, bo... No, mogę wam pokazać, no... który znajduje się o tutaj, to jest najtańszy salon gier w mieście, kosztuje 1 875 000, coś takiego, więc tutaj się najbardziej opłaca kupować salon gier, bo jest blisko miasta, jest blisko kasyna i po prostu jest najbliżej z najbliższych lokalizacji, więc tu tylko, ale tylko tutaj kupujcie salon gier w mieście, tylko się kupuje salon gier, nigdzie się nie kupuje indziej, tylko w mieście, bo po prostu jak kupicie w Paleto, to będziecie robić 7 razy dłużej wszystkie przygotowania i napady. Dobra, a więc drugi patent, z którego ja osobiście korzystałem i jest po prostu najlepszy patent na kasę w GTA. Po prostu robimy sobie zasoby w bunkrze, po prostu kupujemy sobie albo odnawiamy sobie zasoby w bunkrze na fulla. Jeżeli już mamy odnowione zasoby na fulla, to lecimy sobie szybko do salonu gier i robimy sobie napad na Diamond Casino. Tak. Robimy sobie napad na Diamond Casino. Podczas robienia napadu na Diamond Casino, tak w skrócie wam szybko wytłumaczę, robią wam się dalej zasoby. Jeżeli zrobimy przygotowania, lecimy, odnawiamy zasoby. Jeżeli już odnowimy zasoby, odpalamy napad. Jeżeli napad skończymy, lecimy sobie odnowić szybko zasoby, chociaż wam bardzo mało i zajdzie. I robimy kolejne przygotowania i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I możecie do 2, 2,5, 3, max 4 milionów wyciągnąć, jeżeli będziecie to robić. Nie wiem, cały dzień to nawet i z 7 milionów, więc 7 baniek dziennie dostawać to jest wow. Możecie też po prostu nie robić napadu na Diamond Casino, możecie po prostu założyć gumkę, recepturkę na 2 analogi wpadzie i po prostu sobie lecieć w kółeczko się kręcić, a możecie się iść, nie wiem, na elekcję możecie iść. Podczas elekcji możecie sobie robić cały czas zasoby w bunkrze, więc tak, wystarczy sobie, nie wiem, chodzić w kółko albo coś, żadnych gumek nie trzeba, nic, po prostu wystarczy sobie chodzić w kółko, a na elekcjach sobie, nie wiem, gadać z panią o matematyce, nie wiem. Więc tak, przejdźmy teraz do ostatniej części odcinka, ale zanim przejdziemy do ostatniej części odcinka, zostawcie suba oraz łapę w górę, udostępnijcie ten odcinek do sumie każdego swojego znajomego, żeby więcej osób zobaczyło ten odcinek, to strzelcie łapkę w górę oraz napiszcie jakiś lekki komentarz. Dobra, jeżeli dobijemy w tym tygodniu 11 tysięcy subskrypcji, to podwajam razy 2 wszystkie nagrody, albo razy 5. Tak, robię konkurs na 5 razy po 700 tysięcy w GTA 5 online. Totalnie randomowej osobie dam 700 tysięcy w GTA 5 online. No randomowej. Tej, która zaobserwuje Instagrama, który jest w opisie, oraz zostawi suba, oraz napisze byle jaki komentarz. Na przykład na jakiej platformie gra, jaki ma level w GTA 5 online, ile ma kasy, nie wiem. Coś takiego napiszecie i możecie już brać udział. Co trzeba zrobić? No to mówię, zostawić Instagrama, zostawić suba oraz łapę w górę i nic więcej. Tak, ale suby będą sprawdzane, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to po prostu wybieramy kogoś innego. I jeżeli do końca tygodnia dobijemy 11 tysięcy subskrypcji, czyli brakuje nam 120 subskrypcji na ten moment, po nagraniu tego odcinka pewnie będzie mniej, to lecimy i popięćniamy wszystkie nagrody, czy jedna osoba nie dostanie 700 tysięcy, tylko dostanie jakieś, czekajcie, 700x5, 3,5 miliona, dobrze ja to liczę? 700 tysięcy x5, tak, 3,5 miliona dostanie jedna osoba, więc zostawcie suba oraz łapy w górę, trzymajcie się i cześć, do zobaczenia już jutro, może jutro też będzie odcinek, bo może zrobię daily event, trzymajcie się i cześć, elo! Mamy. Mam.